Mądrość w modlitwie. Nauczanie domowe. 4 marca. Księga Syracha, rozdział 51, wersety od 13 do 20. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca słuchać jej będę. Z powodu jej kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona, serce me się w niej rozradowało. Noga moja wstąpiła na prostą drogę. Od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległą wiedzę. Postąpiłem w niej, a temu, który dał mi mądrość, chcę oddać cześć. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn. Zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu. Dusza moja walczyła o nią, i z całą starannością usiłowałem zachować prawo. Ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości. Z nią od początku zyskałem rozum. Dlatego nie będę opuszczony. Chciałem zwrócić uwagę na to wyrażenie, które użyte zostało tutaj przez Słowo Boże. Szukałem jawnie mądrości w modlitwie. Po pierwsze, oznacza to, że w modlitwie można znaleźć mądrość, że przebywając na modlitwie zyskujemy ją. Po drugie, na modlitwie należy szukać tej mądrości. Ona się znajduje na niej. Ona w niej jest zawarta, więc chodzi o to, żeby uważnie patrzeć, słuchać i przyjmować, aby ta mądrość stała się naszym udziałem, tych, którzy się modlą. I w końcu trzecia taka uwaga, tam jest użyte słówko jawnie, oficjalnie, bez ukrywania tego faktu, bez jakiegoś udawania i zawstydzenia z tego powodu, że ja się modlę. No właśnie, ja to robię otwarcie, jawnie. Nawet mówię o tym, tak, moja mądrość pochodzi z modlitwy. I po tych trzech uwagach trzeba by spojrzeć, co mędrzec mówi o tym zdobywaniu na modlitwie tej mądrości. Po pierwsze, chodzi o to, że spotykam się z mądrością. To jest bardzo ważne. Kiedy idę na modlitwę, spotykam się z mądrością, osobową mądrością, ale mądrością, która na mnie oddziałuje. Mądrością, która jest dla mnie partnerem spotkania. I kilka elementów tutaj widzimy tego spotkania. Po pierwsze, rozradowane serce. Jak z powodu kwiatów, jak z powodu winogron. To jest radość, która jest wewnątrz mnie. Ona wynika z piękna, z którym się spotykam. Piękna tej mądrości, którą widzę, która jest przede mną, przy mnie, wokół mnie. Drugi element tego spotykania się z mądrością został określony w ten sposób, że noga moja wstąpiła na prostą drogę. Na tej modlitwie, kiedy mam świadomość, że spotykam się z mądrością, nie potykam się. Ta modlitwa nie jest dla mnie czymś trudnym, czymś kłopotliwym. Ona staje się czymś oczywistym, jak przejście po równej drodze, jak przemierzenie odcinka bez wybojów, bez przeszkód. To jest prosta droga. Takie właśnie spotkanie z mądrością. To spotkanie oznacza, że uznaję mądrość. Nakłaniam tylko troszkę ucha i już coś zyskuję. Tylko odrobinę chcę i już jest tego efekt. Ponieważ to jest mądrość. Ponieważ ja tam czerpię. Ponieważ mały mój tylko krok już daje dobry efekt. I ostatni element, o którym tu chcę powiedzieć. Opłakiwałem błędy. Ta modlitwa, która jest spotkaniem z mądrością, też weryfikuje mnie. Nakłania mnie do tego, żeby zobaczyć, tyle jeszcze mogę zyskać, tyle jeszcze brakuje we mnie, w
takiej właśnie mądrości, takiej właśnie postawy. Więc ten smutek, który prowadzi do nawrócenia, łzy, które są oczyszczeniem, są też moim udziałem w czasie tego spotkania z mądrością. I to jest pierwsze, spotkanie. Po drugie, uczę się mądrości. I tutaj też kilka cech. Proszę o tę mądrość, szukam jej, idę jej śladami i walczę o nią. I teraz znowu pewien proces. Ja otwieram serce prosząc i uważnie szukam. Ponieważ wiem, że tu się chcę nauczyć mądrości na tej modlitwie. Ponieważ ja przebywam nie po to, żeby tylko wypowiadać jakieś słowa, ale żeby z tych słów wypowiadanych przeniknęła do mojego serca ta cecha, ta przenikliwość, ta umiejętność, to duchowe spostrzeganie, ta zdolność nazywania rzeczy po imieniu. Uczę się tej mądrości i dlatego idę jej śladami, ponieważ chcę być jak ten, który jest mądrością odwieczną, ponieważ chcę naśladować jego myślenie, mówienie i działanie. I w końcu to wymaga walki. Jeżeli chcę się nauczyć mądrości, na modlitwie muszę wejść w to pole walki. I to podkreślone jest z całą starannością. I dzięki temu mobilizuje mnie to. Ta modlitwa jest czymś aktywnym, czymś pięknym, czymś, co powoduje, że moje serce też się zahartowuje, ucząc się mądrości. I w końcu nie tylko spotykam się z mądrością na modlitwie, nie tylko się tej mądrości uczę, ale uzyskuję realne spojrzenie na świat. I tu jest rozległa wiedza, umiejętność oddawania cześć Bogu. Pojawia się w moim sercu taki płomień godliwości o dobro. A w końcu efektem tego realnego spojrzenia na świat jest uzyskany rozum. I dlatego dopowiada mędrzec, nie będę opuszczony. Ponieważ ten rozum podpowiada mi, wiem kogo się trzymać. Wiem kto jest tą mądrością. I dlatego nie będę opuszczony. Nigdy nie chcę Boga porzucić. Nigdy nie chcę zostawić tego, który ma taką przenikliwość. Który tak wszystko przedstawia i który tak bardzo mnie pociąga w tym spotkaniu z mądrością. Niech błogosławi Ci On sam, przedwieczna mądrość, Ojciec, Syn i Duch Święty.